W Domu Żołnierza w Poznaniu odbył się finał konkursu historycznego Patria Nostra na Wielkopolskę. Celem konkursu jest m.in. propagowanie wiedzy o historii Polski oraz krzewienie patriotyzmu. Ze względu na obostrzenia finał przeprowadzony był online. Jest to konkurs adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz młodzieży szkół średnich. Zespoły są czteroosobowe, trzech uczniów pod opieką nauczyciela, a zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu związanego z historią Polski w dowolnej technice, a więc może być to animacja, może być to film z grą aktorską, mogą być to systemy wykorzystywane z gier komputerowych. Młodzież wie, o co chodzi. Silniki i najróżniejsze tego typu instalacje z gier komputerowych. Naszym zamysłem było stworzenie konkursu na odpowiednim poziomie i to się też sprawdza. To jest trudny konkurs. Do tego konkursu przystępują najzdolniejsi, najlepsi. Nie jest rzeczą łatwą zrobić film, który ma wszelkie atrybuty prawdziwego, dorosłego filmu, a więc scenariusz, scenografię, kostiumy, rekwizyty, grę aktorską, montaż filmowy, ścieżkę dźwiękową, napisy końcowe. Więc zapraszam wszystkich do obejrzenia filmów na stronie internetowej konkurs-patrianostra.pl, a także na kanale YouTube. Jurorami konkursu byli sami uczestnicy. To oni wybrali najlepsze nadesłane filmy. W tym roku nagroda finansowa za miejsca od 4 do 1 wyniosła łącznie 10 tysięcy złotych i była finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta kwota jest do podziału pomiędzy 4 najlepsze drużyny. W proporcjach 4 tysiące za pierwsze miejsce, 3 tysiące za miejsce drugie, 2 tysiące za miejsce trzecie i 1000 zł za miejsce czwarte. I tak pierwsze miejsce zdobyli uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie. Konkurs wsparł m.in. starosta poznański Jan Grabkowski.